Cześć! Witajcie w nowym odcinku na kanale Balotate. Dzisiejszy materiał rozpoczyna nową serię Smart Rider. W tej serii nie będzie zbędnego lania wody. Będę się skupiał na tym, żeby dać Wam same konkrety, ponieważ chodzi o to, żebyście bezpośrednio po obejrzeniu każdego odcinka mogli wyjść i zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Ale zanim zaczniemy, mam dla Was pierwszy trik. Jest to przyspieszenie filmów na YouTube. Tutaj jest ikonka klucza. Jeśli ją naciśniecie, możecie wybrać każdą dowolną prędkość. Jeśli mówię zbyt wolno, przyspieszacie raz w półtorej, razy dwa. Poświęcacie sporo mniej czasu, a wiedza jest ta sama. Dzięki temu możecie szybciej skończyć oglądać, wyjść na dwór i zacząć działać. No bo o to nam przychodzi. Ok, tematem dzisiejszego odcinka jest to, jak nie zniszczyć siodła w trakcie jego użytkowania. A dlaczego to jest ważne? Bo po prostu siodła są drogie. Niejednokrotnie takie siodło może mieć wartość samochodu lub nawet być od niego droższe. Dlaczego więc nie skupić się na tym, żeby jednak tej wartości nie stracić? Każde uszkodzenie będzie wiązało się z drogą naprawą lub spadkiem jego wartości przy sprzedaży. Wasz rymasz może być zadowolony, ale wy i wasz portfel niekoniecznie. Jeśli zastosujecie się do dzisiejszych porad, to z pewnością zaoszczędzicie co najmniej kilka tysięcy złotych. To chyba całkiem niezły wynik, jak na jeden film na YouTubie. Co nie? No i od razu uprzedzam. Nie będę dzisiaj mówił o tak oczywistych rzeczach jak czyszczenie, konserwacja czy smarowanie siodła. Mam nadzieję, że każdy zdaje sobie sprawę, że trzeba to robić, więc nie będziemy dzisiaj na to tracili nadmiernie czasu i ruszamy z konkretami, tak jak obiecałem. Omówimy konkretne powody i sytuacje, w których najczęściej dochodzi do uszkodzeń siodła. Potem podam Wam gotowe rozwiązania, co możecie zrobić, żeby tego uniknąć. Ok, numer 1. Zaczniemy od uszkodzeń tybinki. Powstają poprzez starcie w trakcie jazdy, co nie? No tak. Ale jaka jest najczęstsza przyczyna? Źle dobrane pośliska. Takie uszkodzenia powstają najczęściej w siodłach, które mają podwójnie przeszywane tybinki. Dzięki temu na spodzie jest skóra twarda, a z zewnątrz miękka. Łydka ma większy komfort. Nie odczuwamy takiego dyskomfortu w trakcie jazdy, ale do tego trzeba używać podobnych pusisk. Jeśli mamy twarde, porządne, licowe pusiska, to na pewno będziemy mieli też dziurę. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce i jak tego uniknąć? Jeśli mamy siodło, tak jak wspomniałem, które ma podwójnie przyszywaną tybinkę, na przykład takie, mamy tu miękką skórkę, a pod spodem jest twardsza. Dwie warstwy. Wtedy nie można używać licowych poślizg. Musimy kupić specjalne, podwójnie przeszywane poślizga. Na przykład tutaj mam model Balotate Pro. Dzięki użyciu miękkiej skóry nie będą powodowały tak dużego tarcia jak te sztywne. Jednak, gdy nasze siodło jest ze skóry licowej, mamy pojedynczą tybinkę, wtedy musimy użyć poślizg odpowiednich, czyli też licowo. Tu możemy zastosować model Classic. Porządna skóra, pojedyncza, proste i wtedy nic się nie będzie działo, ponieważ będzie ten sam materiał i tam nie będzie żadnego znaczenia. Więc pamiętajcie, jeśli nie chcecie mieć sera szwajcarskiego z tybinki, to zwracajcie uwagę na pośliska. A jak może się to skończyć, jeśli nie zwracamy uwagi na pośliska? No cóż, popatrzcie na to. Od razu mówię, że osoby o słabych nerwach mogą odwrócić głowę. Powiem ich. Skończymy. Ok, możecie już patrzeć. Lecimy dalej. No dobra, przechodzimy do numeru 2. Może się to wydać banalne, ale często na skutek rutyny, codziennych treningów, jazdy wielu koni możemy nie zwracać na to uwagi. A o co chodzi? Chodzi o samo ubieranie konia. Zwracajcie dużą uwagę, aby kłaść siodło poza zasięgiem jego pyska. Bo gdy wy będziecie zajęci jego czyszczeniem, on może wam zostawić pamiątkę zębami. Oczywiście nie zawsze może od razu zniszczyć siedzisko, ale znacząco wpłynie na jego wygląd. Dlatego pamiętajcie, siodło i końskie zęby zawsze lepiej mieć na oku. Ok, trzeci lifehack. Może w zasadzie saddlehack. Nie kładziemy nigdy siodła do góry nogami, ani nie opieramy o nie słęgi.
po takim traktowaniu zawsze powstaną zadrapania i jakieś mikrouszkodzenia. Jeśli będzie to ziemia albo, nie daj Boże, jakaś bardziej chropowata powierzchnia, to po kilku takich razach siodła zaczną się przecierać, w łękach powstaną dziury. Wygląda to potem mniej więcej tak. No może ciężko uwierzyć, że takie uszkodzenia powstają na skutek tylko złego odkładania, ale tak jest. Prosta rada i siodło będzie całe. Jedziemy dalej. Ok, czas na poradę numer 4. Przedostatnia na nasze dzisiejsze liście. Jeśli często podróżujecie z siodłem, na przykład z domu do stajni, czy na różne wyjazdy, jak zawody, czy kliniki, treningi, to zawsze zakładajcie pokrowiec na siodło. Gdy włożymy je do paki czy koniowozu, to bardzo często jest tam ciasno, wszystko się o siebie obija i rysuje. Nie wspominając już o tym, że w trakcie transportu siodło może po prostu gdzieś spaść i tylko pokrowiec wtedy je uratuje. Jeśli więc go nie używamy, łatwo jest sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało po jednym, dwóch, a może pięciu sezonach. Pamiętajcie, pokrowiec kosztuje kilkadziesiąt złotych, a pozwoli zaoszczędzić co najmniej kilkaset. Ok, czas na ostatnią wskazówkę na dziś. Nie zostawiamy nigdy siodła na deszczu i unikamy jakiegokolwiek kontaktu z wodą. Bardzo źle działa ona na skórę, ta potem może zacząć pękać, rozchodzić się, no i po prostu niszczyć. Naprawdę źle to będzie wyglądać. Dlatego oczy dookoła głowy i cały czas pamiętamy, żeby nie zostawiać siodła na zewnątrz, a jeśli zanosi się deszcz, szybko je chowamy. Przy czyszczeniu także należy unikać stosowania nadmiernej ilości wody, a jeśli już musimy, to oszczędnie. Jeśli siodło będzie wilgotne, to bardzo szybko pojawi się pleśń i będzie wyglądać na przykład tak, czy tak. Ok, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że skorzystacie z podanych przeze mnie rad i wasze siodła będą już bezpieczniejsze. Co prawda, wasz rymarz może zatęsknić, ale mówi się trudno, co nie? Jeśli jesteście szerzej zainteresowani tematyką związaną z siodłami, to zapraszam do naszego nowo powstałego mailingu z nowej inicjatywy Siodła bez tajemnic. Co tydzień dostarczamy tam darmowe treści i porady, podobne do tych, o których wspominałem wcześniej. Zależy nam na tym, żeby poszerzać wiedzę i świadomość ludzi związaną z siodlarstwem. Po latach praktyki niestety możemy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy jestem słabo, dlatego działamy, żeby coś z tym zrobić. Pamiętajcie także o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka. Dzięki temu na pewno żaden z materiałów was nie ominie. No i do następnego. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się!